W tym zadaniu mamy do policzenia pole p ograniczone wykresem funkcji kwadratowej f od x oraz osią x. Żeby policzyć to pole pod wykresem naszej funkcji kwadratowej, to posłużymy się całką oznaczoną, czyli obliczymy całkę oznaczoną z naszej funkcji f od x na przedziale, na którym chcemy policzyć pole pod jej wykresem czyli na przedziale od 2 do 5. Zanim to jednak zrobimy, to przekształcimy wzór naszej funkcji f od x z postaci iloczynowej do postaci ogólnej, żeby łatwiej nam było policzyć całkę, czyli wymnażamy nawiasy x razy x to x kwadrat, x razy minus 5 to minus 5x i potem będziemy mieli jeszcze minus 2x to minus 7x i jeszcze minus 2 razy minus 5 to będzie plus 10, minus zmienia nam wszystkie znaki, czyli mamy. Minus x kwadrat plus 7x minus 10. No i teraz liczymy nasze pole p. Napiszmy, że pole p to się równa całka na przedziale od 2 do 5 z naszej funkcji f od x i już możemy napisać ten wzór, czyli minus x kwadrat plus 7x minus 10 i całkę zamykamy wyrażeniem dx. Teraz musimy policzyć funkcję pierwotną dla tej funkcji, czyli tak, jakby obliczyć całkę nieoznaczoną, czyli szukamy funkcji, z której, jak policzymy pochodną, to otrzymamy tę funkcję. Żeby otrzymać minus x kwadrat, to musimy mieć wyrażenie minus 1 trzecia x do trzeciej. Oczywiście, przy liczeniu pochodnej trójka by spadła przed to wyrażenie, z ułamkiem by się skróciła i otrzymalibyśmy po prostu minus x kwadrat, żeby otrzymać 7x. To musimy mieć 7 drugich x kwadrat i żeby otrzymać minus 10 po policzeniu pochodnej z naszej funkcji pierwotnej, to musimy mieć minus 10 x. Oczywiście do całej takiej funkcji pierwotnej jeszcze powinienem to dodać stałą, dowolną stałą c, no i teraz mamy ogólny wzór funkcji pierwotnej, która jest wynikiem całki nieoznaczonej z naszej funkcji f od x. I teraz, żeby policzyć całkę oznaczoną od 2 do 5, to musimy to całe wyrażenie obliczyć dla dwóch wartości: dla piątki oraz dwójki, czyli policzyć wartość tej funkcji pierwotnej w piątce i potem odjąć wartość tej funkcji w dwójce. Czyli teraz pozostały nam do wykonania w zasadzie takie zwykłe rachunki. Podstawiamy pod x piątkę. Mam minus 1 trzecią razy 5 do 3, czyli 125, dalej plus 7 drugich razy x kwadrat, czyli 5 kwadrat, czyli razy 25, minus 10 razy x, czyli 10 razy 5, i jeszcze plus c. No i od tego odejmujemy znowu. To wyrażenie tylko pod x podstawiamy dwójkę, minus 1 trzecia razy 8 plus 7 drugich razy 4, minus 10 razy 2 to może od razu napiszę minus 20 i jeszcze plus c. No i teraz musimy obliczyć całe to wyrażenie. I ostatecznie otrzymujemy wynik, nasze pole jest równe 4,5 jednostki kwadratowej.